Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Pierwszy mecz, jaki rozegraliśmy w lidze siódmej, przegralny 2-1. Niestety przeciwnicy byli nieco lepsi. BPL, wiadomo, zawsze wszystko musi rozpierdolić w jeden zasiany mak. No niestety Niemcy się też nie popisali, tylko Miller. Nie wiem, na kija dawałem lewego i szczerze mówiąc, ja następny raz mu go tam nie wpuszczę, nie ma mowy. Moment, ja jeszcze tu tylko ja tu jeszcze tylko zrobię takie coś. Nie, bo próbuję takiego Armero sprzedać i kartki kontraktów, ostatnie trzy z pośród tylu, ile wystawiłem, ile mogę. Dobra, zaczynajmy ten mecz. Niestety nic nie dostaliśmy, ale też nie ma spadku. To dobrze, jak dla nas, czyli mamy okazję jeszcze coś zrobić. Okej, dałem im wszystkim o kondycji. Dobra, są w formie, nie ma na co narzekać. Tak, i jest wszystko fajnie. Zaczynamy. I niech nam znajdzie przeciwnika. Ja lewego już nie daję, bo to jest błąd życia. Dając lewego, tylko po prostu sobie pogarszam sytuację. Okej, daj mi przeciwnika, znalazło mi. Właśnie sobie kupiłem historyczne koszulki z Bayernu. Tam, o kurde, co tu masz? Uhuhu. Widzę, że tutaj Bundesliga jak nic zajechało. Dobra. Takie chcesz buty robić. Oj, będzie bardzo wyrównany mecz. Dobra, pysk szpakowski. Bo jak takie pierdoły mi gadasz, to normalnie aż mnie ciary przechodzą, czy nie przegram kolejnego meczu. Gecuś. Herman od Ketchupów. Miller, ten Leszek Miller, ale nie ten. O, o, o! Strzelaj! Noż kurde, Lesiu! Czemu żeś nie... Ja pierdzielę! Hopie, już by był szybki gol! Jak na mnie wskoczył! No i Royce oczywiście jeszcze podanie spieprzył. Ja im boostów nie daję, bo widzę, że to jest kolejny błąd. Pierwsze, nie dawaj Polaka, a drugie, nie dawaj im boostów. O, też ma Millera. Myśli, że pro Elo Koksu. O, nie wyszło ci coś. Coś ci nie wyszło. Herman się tak napecił, że aż chyba rozlał ketchup na boisku. Dobra, okej. Okay. No, ma Hummelsa, on ma tu trochę moich piłkarzy. Ale Millera ma na prawej pomocy. To wiecie. Może mi naskoczyć. Kurde, broń się! Co ty? Takim strzałem to możesz se matkę w nocy postraszyć. Dobra, Getsuś podał, teraz Miller. No i Millerowi już oczywiście zadupili, ale ej, no kurde, blokować przydupasa. Bo on już mi tu kogoś sfaulował. No wstawaj! Kurde, Getse, co ci się nóżka podwinęła? A ci ją mogę poprawić, jak chcesz. Dobra, dzięki. Dobra, Miller. No zapierdalaj, Miller! Chyba jednak mogłem ci dać tego pusta wcześniej. Dobra. Herman od Ketchupów. Zrobisz dośrodkowanie. Jak ci nie zabiorą piłki, jebut. O, jak się złożył Miller, ale niestety no się zderzył bardziej z przeciwnikiem niż z piłką. No i teraz uważać, bo oni tutaj będą szykowali dla nas ofensywny atak. Royce. No oczywiście już spierdolił podanie. Dobra. Ja mówię wam, że Liga 7 to będzie koszmar. No i fajnie, już. No patrzcie, no zabierają co chwilę piłki. I jak tu walczyć? Dobra, Świński spierdolił najgorszą rzecz, jaką mógł zrobić. Sorki, że już zaczynam odcinek z przekleństwami, ale to jest po prostu dla mnie koszmar. Dla mnie siódma liga to jest już koszmar. Że co ja tu robię, jakim wałem się tu dostałem. On tu ma na jakąś na mnie taktykę i on chce ją użyć. Tylko wiecie, to jest kwestia czasu. No ja pierdolę, Boateng! No nie! No.
kurwa, Neuer! Ja pierdziele, no nie. Dobra, cross. No nie wierzę. Nie wierzę, że mnie takim Kislingiem jedzie, kiedy ja mam Millera zielonego. Kurde no, Miller, do roboty. Bo jak nie do kopalni pójdziesz. Kurwa, spierdol. A on w ogóle dośrodkowań nie robi, on tak chce grać. On tak chce grać, żeby mnie 10 do 0 rozdupił. Dobrze, Getze. Kurwa mać. Miller, biegnij! Nie po to jesteś zieloną kartą, żebyś... Dobra, z daleka rozdup go. A, no i kurwa spudłował, no. Co za śmieć. Już 26 minuta, szybko to zleciało. Jego kurde, znowu przegrywamy. A ja nie chcę przegrać. O, no, kurde, Neuer po piłkę zapierdalaj. Dobrze. A teraz wykop to. Dobrze, no, walcz o tą piłkę, Świński. O, dobrze. Może dużo wślizgów będę robił, bo to jest u mnie dobra ostatnia taktyka. O, i kurde, Millerowi dał piłkę, co za śmieć, imbecyl. O, dobrze, Boateng. Dobra taktyczna, defensywna obrona. Ale Miller, kurde, on tu kombinuje! Weź go, dogoń! I mu tą piłkę odbierz. Nie, no zabierzcie mu tą piłkę, kurde! Dobra, Miller, biegnij. No i już zadupili mi piłkę. Dobra, kurde, podaj do tego ketchupa zasranego. No nie, ja nie wiem, jakim cudem mi zabierają te piłki. Ja aż po prostu sraczka bierze. Nie, on chce mnie znowu wykiwać. To jest pewne. Dobra, Royce. Dośrodkujesz, jak ci się uda. Trzeba być spokojniejszy. Dobra, jeb. No Miller, dobrze! Aha, i co Waldek, zaskoczony! Jak się wyglebił! Jak się śmiesznie wyglebił jeszcze! Ale jest gol, kurde, Millerek się postarał. Nakrzyczałem trochę, nakurwiałem się, ale zadziałało. Dobrze, good job. I Royce, kolejna, może wyjdzie kolejna taktyczna akcja i druga asysta ze strony Royce'a. Dajesz. O, i wyszło mu. A, ale za słabo już. Getze, co ty? Nie z takiej główeczki na mundialu strzelałeś. Kurde, ale dobrze, wyrównaliśmy to. Ja nie wiem, ja nie wierzę w to, że to zrobiłem. Dobra, biegnij. Wypchnij Millera. Może się w końcu nauczy robić dośrodkowania. No ale Pała nie umie robić dośrodkowań, takie mam wrażenie. Pudło, sukwo. Aha, ma kolejnego rożnego, co za imbecyl. Dobrze. No ja kurwa nie wiem, jak on to zrobił. Ja pierdolę. Co za jebany szczęściarz. No nie, no nie, no ja po prostu nie mogę, no. Kurde, Neuer, broń wszystko! Dostał złotą rękawicę, a gówno robi, tak chyba. Nie, no chyba znowu chce przegrać 2 do 1, no. Nie, no ja pierdolę. No i znowu muszę wyrównywać. Bo kurde, Neuerowi się nie chciało bronić jednej piłki. No nie, no nie! No i Świński, podaj to do kogoś! Kurde, 5 sekund reakcji normalnie. Bo wrócisz do obory. Neuer, łap to. Dobrze, wykop to. No nie, i przegramy, no. 2 do 1 i ja pierdolę, co za farcia szwagat zarąbany. Znajdę cię, to cię zatłukę normalnie. Nie, ja lewego nie daję, bo widzę, że Miller tu coś chce robić. Będą decydować ostatnie minuty meczu. Ja pierdolę. Nie, no to jest koszmar. To jest po prostu koszmar. Róbcie coś do cholery w końcu. Bo mi to zaraz przedrybluje. Śmieci rąbany. No co myślałeś? Co myślałeś? I co mi tam faulował? Ja widziałem.
Fagas jeszcze mi sfaulował. O, no i kurde jego piłka, a myślałem, że moja. Kelem se strzelił po prostu gola, śmieci rąbany. Podaj to! No kurde, Getze, zamorduje cię! Miałeś podać! Ten nawet nie zareagował. Zaraz cię zmienię normalnie, Getze. Poważnie ci mówię. Jeszcze taka jedna błędna akcja, to wylecisz stąd. On chyba w ogóle nie umie robić podań z góry. Nie wiem, co on robi, ale kurde, strzelił dwa gole na farcie. No Hummels, co ty odpierdalasz? Pudło! Się speszyłeś, chłopczyku. Szkoda, mieliby spokojniejsze głowy. Paczek napiera, dobra, Miller! Miller, biegnij! Cały czas utrzymuje się przy piłce. Dobrze. A już Hummels, jego musiał zadupić mi piłkę. No nawet moje wślizgi już nie pomagają. Mario Götze? No ja nie wiem, no Götze! Götze! Bo pójdziesz na zmianę, ja ci mówię. Ja cię ostrzegam, po raz ostatni. O, w końcu zrobił dośrodkowanie, nauczył się. Ale ma rożnego jebany, to może mi strzelić zaraz. Dobra, nie ma. Pff, z pierwszej piłki niemożliwe. Nie, no jest to do zremisowania ogólnie. Dobra, Götze. Kurwa, postaraj się. Już blisko pola karnego. Oj, ja pierdolę. No nie! No jaki to jest śmieć, kretyn, imbecyl. No, zwyzywać go tylko mogę. No nie, no i kolejny, no Boateng. Co ty robisz, śmieciu? Pudło. Dobrze, że tego Neuer nie tknął. Kurde, nie, za stratę cierpliwość do tego piłkarza. No nie, ten to tak wykopał, żeby podał przeciwnikowi. Podaj do niego i wykop. Dobrze, w dupie mam to, że podałem do bramkarza. Ale to był jedyny sposób na uniknięcie kolejnego gola. Dobra, wprowadzaj to Neuer i kombinujcie. Nie no, ten znowu. Ja A wyjebane, że go sfaulowałem. A wyjebane. Niech mu się nogi łamią. Dobrze, Neuer. No teraz zareagował. Teraz. W takim momencie, kiedy przegrywamy. Dobra. Podło, śmieciu. Chyba w ogóle grać nie umiesz. Dobra. Miller. Kurde, zadupcej. Zadupcej mu strzel karnego gola. No, śmieciu zajebany. 2-2. Nie ma 69 minuty, ale jest gol i remisujemy. Kurde. Miller bardzo dobrze. Świetnie wręcz. To już myślałem z bliska, żeby wyrównać. Teraz przejmę piłkę i wypierdalaj Götze, bo dzisiaj zawiodłeś. Czekaj, no piłkę wezmę. Piłkę wezmę. Kurde, on tu chce dośrodkowanie zrobić. No i dałem rożnego. No tak trzeba to powiedzieć. Hummels. Lam wyjaśnił sytuację. Dobra, zmiany. Świński chyba też powinien pójść. No to tak, pierwsze co to Götze. Zawiodłeś mi dzisiaj. I wchodzi za ciebie Khedira. Tak, Khedira. I ten, i Świński wchodzi za... tego, Shakiriego. A, myślę, że to nie będzie błąd z mojej strony. Ktoś tu jeszcze zmęczony? A może Szczura wpuszczę za Royce'a, zobaczymy. Wszystkie zmiany zrobię wyrąbane. Dobra, tylko teraz chciałbym tą piłkę jakoś przejąć i ją wydupić na linię autu. O, dobrze, Royce. Przy okazji schodzisz, to oszczędziłeś sobie czasu. Dobra. Jakiegoś Petersena wpuścił, czyli jakieś ścierwo, mówiąc wprost. Dobra. Wyrąbane. O, i już tu Schürrle
kombinuje. No, przepchnął się. A to stary kobyła. Dobry, dobry. I teraz dośrodkuj. Piękna, dlaczego spalony, ty kurde spankowski sędzia zarąbany, nie! No taki gol! No kurwa, żebyś ty się sędzio w piekle palił! Ja pierdolę! No prowadziłbym to, a Schiele bezpłędnie tą akcję poprowadził, a on to... Nie no, ja... jeszcze raz, bo to idzie to zrobić. Idzie to powtórzyć. No Miller! Dlaczego ty go spudłowałeś? Boże! Schiele ci już dwie akcje wyprowadził, a ty to zdążyłeś w tak krótkim czasie spieprzyć. Schiele, jeszcze raz, trzecia akcja. Dobrze, no widzę, że to nie był błąd wprowadzający Schiele. No i dobra, nie wyszło. Trzy akcje, trzy dupy normalnie, no. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. I oby tak zostało do końca, kurwa. Ja chcę chociaż remis z jeden punkt. Będę i tak zadowolony. Dobra, dośrodkuj. No i kurwa, fajnie. Dobra, Herman od Ketchupów zawiódł. I uważać, bo teraz mogą szykować na nas trzeciego gola. No i chujowo. Dobrze, obrona. O, Neuer w końcu zareagował. I tu się cieszę. Dobra, o, cross jak się... O, jaki cross dobry, przepchnął się. No, ale tu już niestety Hummels go zaskoczył. Dobrze. Ale złe! Podawajcie do siebie lepiej, matoły. Dobra, Schiele, czwarta akcja. Pchaj, kurwa, napieraj, dobrze. I dośrodkowanie. Co? Co? No, dla niego. Śmieć rąbane mnie faulował. No, szczura mi faulował. Jebany zgrzyt. Dobra, i teraz tak. Dobra, lekkie dośrodkowanie. Aj, dupa. Maryna. Nie, zostaw tą piłkę, dobrze. Herman nie popełnił błędu. Tylko co on robi na po lewej stronie? No i teraz ja sfaulowałem. Ja pierdzielę. No i będzie remis, chuj. Ale jeden punkt. Dobra. Tej uważać. Uważać, bo on tu jeszcze... On tu chce mnie jeszcze zniszczyć na koniec. Dobra. Miller... O, okazja. O, no, już nie ma okazji. Okazja zmarnowana. O kurde. Odzyskali piłkę w środku pola. O, o, ostatnia okazja. Nie, ostatni bastion, nie będzie. No sędzia gwizdaj, 2-2, remis, 1 punkt. Dobra, niech ci będzie. Ale skurwisyn miał dobry skład. Nie ma co. I powiem wam, że siódma liga to już nie przelewki. No było, było Szpakowski, było no. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Czaranowicz. Dobra, Miller, ładna ocena, 8,5. Dobrze, że dzisiaj nie wpuściłem lewaka, bo on by tą akcję spierdolił. O, Schiele, 6,9, pechowa ocena. No, jak na jego szwabski ryj, to na to musiało wyjść. Royce, 7,1, ładnie. Getsuś, no słabo dzisiaj, już nawet lepiej się Kedira spisał na jego miejscu, czyli wychodzi na to, że Getse powinien pójść troszeczkę na emeryturę. Mimo tego, że jest w wieku Neymara, ale no nie popisał się chłopaczek. No nie wiem co z nim. Shakiri. No Shakiri tak sobie powiedziałbym, bo Świński tutaj lepiej działał. Dobra, nieważne. O, i wykupiłem sobie te premie do monet. Razy 5200, czyli jeszcze 4 mecze i mogę mieć takie bonusy. Dobra. Zajebiście ogólnie, ja tam się cieszę, że przynajmniej zremisowałem. No, jeden punkt. Mamy jeszcze 8 meczy. Więc wiecie, musimy uważać.
Jak nie będzie strefy spadkowej i zostaniemy w siódmej lidze, to obiecuję, że będzie druga edycja Ligi Siódmej. I wyrąbane, czy wyjdzie piętnastka, czy nie. Ja będę dla was dalej tą czternastkę nagrywał. Dobra. Okej. No i mamy jeden punkt. No na razie jest słabo, ale jest 2-2. Tak, Millerowi coś muszę dać, bo kurde, on tu się naprawdę stara. Ja, w sumie to ja mu nawet boostów nie muszę dawać, bo on i tak strzela gole. Bo wczoraj on tylko jednego gola strzelił, ale powiedziałbym, że jakbym zostawił go wtedy, to może by strzelił drugiego gola i byłby remis przynajmniej, albo wygrana nawet. Ale Gece, no Gece się dzisiaj nie popisał i to widać. Jak dam Kedirę, to pewnie się zgranie z dupi. No właśnie, ale Kedira tutaj działał, chciał działać. I od razu jak go wrzuciłem, nawet połowy meczu nie było, ale uzyskał lepszą ocenę od Gecego. Nie wiem co z nim, no ale dobra, mniejsza z tym. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. I jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnego meczu.